Witajcie na kanale Nasz Ogródek. Cześć, witajcie. Dzisiaj pogoda dała nam nieco odetchnąć. Troszkę wieje wiaterek, ale jest przyjemnie, rześko. Chciałam Wam opowiedzieć o rozwarze wielkokwiatowym. Jest to piękna bylinka, jak widzicie. W bardzo eleganckich kwiatach. Rozwar wielkokwiatowy nie ma specjalnych wymagań. Lubi stanowisko słoneczne, czyli nasz ogródek jest idealny. W płócieniu troszkę gorzej kwitnie. Kocha słońce i średnio żyzną glebę. Nie znosi za to zalegającej wody i nadmiaru deszczów, ponieważ ma takie grubsze troszkę korzonki, mięsiste. I nadmiar deszczu powoduje ich gnicie. No w tym roku mamy troszkę za dużo, ale sobie poradził, ponieważ gleba u nas jest piaszczysta, przepuszczalna. Kwitnie od końca czerwca tak naprawdę, aż do września. Możemy przedłużać jego kwitnienie przez uszczykiwanie przekwitających kwiatostanów. No po prostu ten już prawie przekwit. Uszczykujemy i tyle. Rozwar wielkokwiatowy świetnie się u nas sprawdza. Jedyne, czego nie lubi, to jest przesadzanie. Częste przesadzanie, a już najbardziej nie znosi dzielenia kłączy. Więc no, tam, gdzie posadzimy, najlepiej powinien już pozostać. Rozwar wielkokwiatowy dobrze jest sadzić w pobliżu kwiatów o delikatnym pokroju na tle traw, żeby w pełni oddać ich zalety i ten fajny, elegancki wygląd. Tak wygląda forma najczęściej spotykana w naszych ogrodach. Niebieski wpadający w fiolet. Posadziliśmy go przy chyzopie, w związku z czym pięknie eksponują się jego duże kwiaty. Rozwary wielkokwiatowe możemy sadzić również w pojemnikach, nie tylko na rabatach, ale i do wszelkiego rodzaju donic. Bardzo dobrze sobie radzą, w związku z tym, że znoszą okresowo suszę, to niegroźne im letnie wakacje, poradzą sobie znakomicie. Jeszcze pokażę Wam, jak ładnie z bliska wyglądają. Przepiękne są. Młode rośliny czasem wymagają ukrycia. Tutaj tego nie musimy robić, ponieważ mamy osłonięte od północnych wiatrów, jak już wspomniałam w kilku innych filmikach. Możemy go ze szczerym sercem polecić. W naszym ogródku są w pełni mrozoodporne. Rozwary osiągają wysokość 35 do 80 cm w zależności od odmiany. Mogą kwiaty być też w różnych kolorach i pojedyncze lub pełne. Rozwar wielkokwiatowy. Polecamy nasz ogródek. Jeśli podobał Wam się filmik, subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę.